Zacznę od takich organizacyjnych rzeczy. To jest nasz drugi odcinek. Pierwszy o oswajaniu lęku możecie zobaczyć w zakładce filmy albo na kanale YouTube, który teraz ruszył dosłownie tydzień temu. Będzie dostępne to nagranie później, będziecie sobie mogli odsłuchać. I jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to proszę zadawajcie. Ja nie obiecuję, że będę odpowiadać w tym samym czasie, jak piszecie, ale na pewno do nich wrócę. Nie będę się witać ze wszystkimi, więc witam się teraz kolektywnie. Jak dołączycie, to możecie dać znać, że jesteście, że mnie słychać i widać. No i myślę, że możemy zaczynać. Okej. Zacznijmy sobie od tego, dlaczego w ogóle dzisiaj rozmawiamy na ten temat i dlaczego rodzice zadają to pytanie, a zadają, bo pytacie o to czasami. Jesteśmy oczywiście teraz w takich czasach, że przedszkola są zamknięte, więc wasze dzieci, które chodziły, mają przestój i tęsknią za kolegami, za nauczycielami, piszecie mi o tym i pytacie, czy to coś zrobi złego ich rozwojowi społecznemu, no więc stąd pomysł na tego live'a, ale też czasami zdarzy wam się tak, że z jakiegoś powodu nie macie takiego przedszkola na oku, do którego chcielibyście puścić swoje dzieci, albo piszecie mi teraz, że mieliście zacząć adaptację, ta adaptacja się nie zaczęła, coś się przedłużyło i pytacie, no i jak to będzie? No więc ja w dzisiejszym live'ie postaram się wam trochę opowiedzieć o tym, jak to jest i jak to w ogóle jest też z takimi dziećmi, które nie chodzą do przedszkola wcale. Wiem, że to już jest bardzo rzadka idea i teraz coraz więcej dzieci chodzi do przedszkola, ale edukacja przedszkolna nie jest w Polsce obowiązkowa. Obowiązkowe jest tylko przygotowanie przedszkolne rok przed posłaniem dziecka do szkoły, więc bardzo często posyłamy dzieci, ale też zdarzają się dalej tacy rodzice, którzy mówią, dobra, ja sobie poczekam, ja jeszcze chciałabym być z dzieckiem, mam kolejne małe dzieci w domu, no i teraz czy ja robię tym dzieciom swoim starszym krzywdę, że one zostają w domu. Jest też taka grupa dzieci, które nie chodzą i o których też dzisiaj powiem, które dużo chorują. I wtedy też pytacie, co z tym rozwojem, czy te dzieci coś tracą, czy one będą gotowe do szkoły. I też w okresie kwarantanny, który mamy teraz, pojawił się taki pomysł dosyć ciekawy, żeby wysyłać dzieciom różnego rodzaju materiały. I też pytacie się w takim razie, czy to jest konieczne, żeby je robić. Więc ja dzisiaj trochę o tych rzeczach powiem. Dobrze, żebyśmy na początku byli na tej samej stronie, to ja chciałam zacząć od tego, co to w ogóle jest socjalizacja, bo to jest chyba najczęstszy argument za tym, żeby posłać dziecko do przedszkola, żeby ono się socjalizowało. Więc kochani, socjalizacja to jest coś takiego, co się dzieje całe życie od urodzenia dziecka. Nie ma takiej możliwości, żyjąc w społeczeństwie, no chyba, że zamknęlibyście się w jakiejś chacie w górach i nie mieli tam w ogóle kontaktu z ludźmi, to nie ma takiej możliwości, żebyście nie socjalizowali swojego dziecka. Wasze dziecko socjalizuje się wtedy, kiedy idziecie z nim do sklepu, socjalizuje się wtedy, kiedy obserwuje, jak rozmawiacie przez telefon, socjalizuje się wtedy, kiedy zapraszacie kogoś do domu, kiedy idziecie na plac zabaw, kiedy idziecie na spacer i wokół są ludzie i oni robią różne rzeczy, a wy opowiadacie o tym dzieciom, jak zabieracie swoje dzieci ze sobą w różne miejsca, jak sklep, poczta, też socjalizujecie swoje dzieci, więc ta socjalizacja to nie są tylko kontakty z rówieśnikami, to są wszystkie kontakty społeczne, które wasze dzieci mają. I teraz, jeżeli by sobie tak przejrzeć, jak myśmy te dzieci wychowywali przez lata, to pomysł przedszkola jest w ogóle stosunkowo nowy. Jeśli by popatrzeć, ile milionów lat jesteśmy na tej planecie, to taka formalna edukacja nie jest czymś, co było z nami od zawsze, ale czymś, co było z nami bardzo, bardzo długo, a skończyło się stosunkowo niedawno, to było wychowywanie dzieci w zasadzie w takiej wiosce. W wiosce niekoniecznie takiej geograficznej, tylko w wiosce takiej społecznej, czyli w takim otoczeniu, w którym mamy dostęp do różnych ludzi i dziecko ma dostęp do całego przekroju generacyjnego, czyli ma dostęp do dziadków, do ludzi starszych, ma dostęp do młodszych, starszych kuzynów, kolegów. I ta wioska, takie środowisko obracania się w środowisku ludzi w różnym wieku, z różnymi poglądami, z różnymi doświadczeniami, to jest właśnie to, co najbardziej dzieciom służy i to jest to, co myśmy im od zawsze zapewniali. Pomysł tego, żeby dzieci były podzielone na grupy wiekowe, to też jest w ogóle bardzo nowy pomysł i są jego zwolennicy i są jego przeciwnicy. Jeżeli ktoś z was ma dzieci w szkołach czy przedszkolach Montessori, to tam nie stosuje się tego podziału na grupy wiekowe, bo ta sytuacja właśnie mieszanego wieku jest bardziej naturalna i bliższa temu, co myśmy robili latami. Jeśli was w ogóle interesują takie antropologiczne ciekawostki, to jak to wygląda, jak wychowanie dzieci wygląda w różnych miejscach na świecie, bo ono nie wygląda wszędzie tak samo, to jest taka książka, która się nazywa Jak Eskimosi wychowują swoje dzieci.
Mogę teraz przekręcać tytuł, więc jak sprawdzę, to wam jeszcze napiszę po transmisji. Możecie sobie o tym poczytać, o wychowaniu w różnych częściach świata, bo to, co my robimy tutaj w Europie i tutaj w Polsce, nie jest wspólne wszystkim innym miejscom na świecie. Jest też bardzo różny wiek w Europie tego, kiedy zaczyna się formalna i obligatoryjna edukacja. I czasami to są 3 lata. To jest francuski pomysł, który jest stosunkowo nowy. A czasami, tak jak u nas, jest to dopiero 6 rok życia. Więc wracając do tego, jak wychowywaliśmy swoje dzieci. Część z was w dalszym ciągu ma dostęp do takiej wioski, o jakiej ja mówię. Czyli część z was mieszka w takich bliżej rodziny, czy w takich miejscach, gdzie jest dostęp do dużej liczby dzieci w różnym wieku i te wasze dzieci mają możliwość się z nimi stykać i rozmawiać i się bawić. Część z was nie ma takiego dostępu i wtedy, jeżeli go nie macie, to jest dla mnie bardzo naturalny pomysł, że szukacie miejsca, gdzie dzieci będą miały kontakt. Znowu, kontakt z dziećmi w różnym wieku, a nawet z rówieśnikami, to nie jest kontakt, który się musi odbywać w formule 8 godzin dziennie, żeby był skuteczny, żeby odnosił swój skutek, żeby dzieci mogły ćwiczyć różne rzeczy, różne interakcje społeczne, to nie musi być to kontakt 8-godzinny. Więc jeżeli pytacie czasami, czy trzeba dziecko posyłać na pełne 8 godzin do przedszkola, żeby ono z tego wyniosło przyjaźnie i kontakty z dziećmi, no to odpowiedź jest nie, nie muszą. Mogą też chodzić tam na 2-3 godziny albo 2-3 razy w tygodniu i to też odniesie swój skutek. Okej, i teraz obiecałam wam dzisiaj, że będziemy rozmawiać o rozwoju społecznym dzieci, czyli o tym w ogóle, w jakim wieku dzieci są zainteresowane rówieśnikami, jak to się zmienia i jak to sobie idzie. Ja będę się posługiwała, mówiąc wam o wieku, wiekiem rozwojowym. Wiek rozwojowy to nie jest do końca to samo, co wiek kalendarzowy, chociaż oczywiście nie ma tam jakiegoś kilkuletniego rozstrzału. Wiek rozwojowy to jest takie pojęcie, na które myśmy się umówili, które opisuje dziecko w podobnym, w pewnym przedziale wiekowym. Załóżmy dwulatek, to może być równie dobrze dziecko, które będzie miało 2 lata za 3 miesiące, albo dziecko, które ma 2 lata 9 miesięcy. To jest bardzo szerokie pojęcie. I wasze dzieci nie do końca znają ten taki kalendarz rzeczywisty, który wisi u was na ścianie, więc bywa tak, że jak ja będę mówiła teraz o różnych rzeczach, które charakteryzują 3-latki, to mogą być tutaj tacy rodzice, co mówią, mój 2-latek albo 2,5-latek już coś z tego ma, ale może być też tak, że ktoś ma prawie 4 lata i wy pewnych rzeczy jeszcze nie zauważyliście. To bardzo zależy. To bardzo zależy od tego, jaki temperament ma wasze dziecko, bo wasze dzieci mają bardzo różne uwarunkowania, które sprawiają, że będą szukać tych kontaktów z innymi bardziej albo mniej. Nie wszyscy potrzebujemy tyle samo kontaktów społecznych i to też jest chyba ważne, żeby o tym powiedzieć, że są tacy ludzie, którzy mają całe życie 3 przyjaciół i są bardzo zadowoleni, a są tacy ludzie, którzy szukają dużych grup i w tych grupach czują się najlepiej. Więc chciałabym, żebyście pamiętali, że wasze dziecko też nie jest takie samo, jak wszystkie inne dzieci, tylko te różnice, które my widzimy, że Franek lubi siedzieć sam w pokoju, Basia uwielbia się bawić z dziećmi, to są różnice, które widzimy od samego początku. Pamiętajcie też o tym, że wasze dziecko, jeżeli ma niewiele kontaktu z innymi dziećmi, czy z taką formalną sytuacją jak lekcja, z formalną sytuacją jak taka zabawa zorganizowana, to też wasze wrażenia z tego, jakie macie dziecko po 1-2 wizytach w takim miejscu, no, mogą jeszcze się bardzo zmienić. Wasze dziecko może być z takich dzieci, na które my mówimy wolno rozgrzewające się i takie dzieci generalnie jak wchodzą w jakieś środowisko po raz pierwszy, to możemy jeszcze nie zobaczyć pełni tego, jak będą się zachowywały za 2-3-4 miesiące. Okej, więc o tym wieku rozwojowym proszę pamiętajcie, że jak mówię 2-latek, to też mówię cały rok, a nie mówię tylko o drugich urodzinach i że wasze dziecko może się różnić. To są 2 rzeczy, o których bym chciała, żebyście pamiętali, jak będę wam pokazywała slajdy. Dobra. I teraz jak przebiega rozwój społeczny? Ja zacznę od 2-latków, a zacznę nie dlatego, że to jest jakiś taki typowy wiek przedszkolny, tylko dlatego, że niektórzy z was posyłają swoje dzieci do punktów przedszkolnych i tam czasami się przyjmuje dzieci 2,5-letnie, więc ja sobie zaczynając od tego wieku rozwojowego pozwoliłam sobie ująć 2-latki, bo wiem, że może się zdarzyć, że jakiś 2,5-latek jest już w przedszkolu. Okej, okay. Czego się możecie spodziewać po 2-latku? 2-latki, jeśli chodzi o mowę, bardzo różnie stoją. Są dzieci, które mówią pełnymi zdaniami, zdaniami złożonymi. Są takie dzieci, które bardzo niewiele mówią. Jest stereotyp, że chłopcy mówią później niż dziewczynki, ale nie mamy tego potwierdzonego w badaniach, więc chciałabym was uczulić, żebyście się nie opierali na tym stereotypie. Jeżeli coś was niepokoi w rozwoju mowy dziecka, to warto pokazać dziecko logopedzie. Natomiast 2-latek taki przeciętny, standardowy,
potrafi już mówić dwuwyrazowymi zdaniami, czyli potrafi powiedzieć ja chcę, nie chcę, daj to. To są takie typowe zdania, które mogą się w tym wieku pojawić. Dlaczego mówię o mowie? Bo mowa ma w tym rozwoju społecznym zasadnicze znaczenie. Jeżeli macie dziecko, które bardzo słabo mówi i ono będzie w grupie dzieci, które mówią bardzo dobrze, to może wam się wydawać, że ono odstaje od tych dzieci albo się wcale nie chce bawić. Może tak być. I często też opisujecie mi, że dzieci, które tak sobie mówią, preferują się bawić z dziećmi starszymi. I to mnie jakoś bardzo nie dziwi, bo dzieci starsze robią to, co my robimy jako dorośli, czyli one są już trochę lepsze w zgadywaniu, co ta druga osoba ma na myśli. Jak wasze dziecko jeszcze dobrze nie mówi, ale pokazuje, próbuje się jakoś komunikować, to może być tak, że wy wiecie, o co chodzi waszemu dziecku, ale nie będzie wiedział jego rówieśnik, który tego po prostu nie potrafi. Za to świetnie w takie zgadywanie będzie się bawić siedmiolatek i dlatego wasz dwulatek może preferować starsze od siebie dzieci. Pojawia się między dwulatkami zamiana ról w zabawie, czyli może być tak, że dziecko robi coś teraz, a za chwilę zrobi to ktoś inny, to ten typ zabawy się już pojawia, ale on nie jest jakoś bardzo dobrze rozwinięty. Dwulatki mimo wszystko bardzo, co trzeba podkreślić, bawią się obok siebie. Czyli jeżeli siedzą razem w piaskownicy, możecie zaobserwować, że patrzą na inne dzieci, że obserwują, ale że to jeszcze nie jest taka pełna zabawa, która rzeczywiście wymaga kogoś innego. Jak ta druga osoba, z którą dziecko się bawi, pójdzie sobie gdzieś, to dziecko nie będzie za nią bardzo jakoś biegło i negocjowało, wróć, bawmy się razem, tylko będzie się bawić prawdopodobnie dalej, jakby się nic nie zmieniło. I to jest zupełnie normalne i rozwojowe. Może być tak, że się interesuje rówieśnikami, ale tak jak powiedziałam, tutaj dla mnie temperament jest ważniejszy, czyli obserwujemy, że są dzieci, które interesują się bardziej, dzieci, które interesują się mniej. Ja bym chciała, żebyście wzięli głęboki wdech i powiedzieli sobie, tak może być i nie przejmowali się tym tak bardzo, jeżeli wasze dziecko nie jest jeszcze bardzo społeczne i bardzo zainteresowane innymi. Zwróćcie też uwagę na to, że może być tak, że ilość bodźców jest decydująca, czyli że wasze dziecko lepiej się bawi z innymi, jak tych bodźców jest mniej, bo dwulatek ma jeszcze bardzo niedojrzały układ nerwowy i są takie dwulatki, którym jest trudno się bawić, jak jest głośno, czy trudno się w ogóle skupić na jakiejś czynności, jak się bardzo dużo dzieje. Jak pomyślicie sobie o tym w kontekście żłobka, czy nawet w kontekście przedszkola, to może być tak, że na te kontakty społeczne dziecku nie bardzo zostaje przestrzeń, bo tam jest po prostu bardzo głośno i dziecko się zajmuje przetwarzaniem tego wszystkiego, co wokół. Okej, może się pojawić zabawa symboliczna z dwoma elementami, czyli na przykład karmi pieska, potem zabiera tego pieska na dwór, tak jak zabieracie swojego domowego zwierzaka, ubiera lalę, kładzie lalę spać, myje komuś zęby, kładzie spać. Może tak być, że są już dwuelementowe zabawy i tutaj jest bardzo wyraźna agresja fizyczna, czyli dzieci dwuletnie jak się zdenerwują, to mają taką tendencję, żeby kogoś uderzyć czy szturchnąć, ale też może tak być, że ta agresja u dzieci małych zastępuje komunikację słowami. Czyli bardzo często jak idę do żłobków czy przedszkoli i tam jest dziecko, które bije, to tak naprawdę to bicie wynika z tego, że ono albo sobie nie radzi ze stymulacją, próbuje tą stymulację rozładować, napięcie w ciele rozładować, więc potrafi sobie iść między dziećmi i komuś przyłożyć i to w zasadzie nikt nie wie dlaczego, bo to tak nagle się stało, to ma zazwyczaj takie podłoże, że tam było bardzo dużo bodźców, które się skumulowały, dziecko to próbuje z siebie zrzucić. A drugi, najczęstszy taki motyw bicia w tym wieku jest taki, że ktoś coś mi zabrał albo ktoś mi czegoś nie dał, czyli że to bicie wtedy występuje, żeby zastąpić komunikację i słowa. Okej, i tyle o dwulatkach. Jak teraz przejdziemy sobie do trzylatków, trzylatki już zdecydowanie lepiej mówią. Jeżeli nie mówią prawie nic, to ja bym powiedziała, że to jest ostatni dzwonek, żeby się zgłosić po pomoc i sprawdzić, co się dzieje. I do trzeciego roku życia, to co jest ważne, mamy bardzo wyraźny egocentryzm dziecięcy, czyli dzieci są mocno nastawione na siebie i mocno nastawione na ja. Tam nie ma dużo miejsca na to, żeby postawić kogoś przodem, czyli żeby czyjeś potrzeby były bardziej ważne niż moje. I ten altruizm, czyli takie poświęcenie samego siebie, żeby tobie dać coś fajnego, podam ci zabawkę, którą bardzo chcę się bawić, to do trzeciego roku życia prawie się nie pojawia. Może się, i dlaczego napisałam pewne przejawy? Dlatego, że to też nie jest tak, że trzylatki dzielą się zawsze chętnie i wszystkim i to też nie jest tak, że one zawsze będą skłonne popatrzeć na to, czego wy potrzebujecie, czy ktoś inny i przestaje się liczyć to, czego oni potrzebują, ale są już pewne przejawy altruizmu obecne. Pojawia się też zdolność do przyjmowania czyjejś perspektywy, czyli zauważenia, że ktoś może mieć inaczej niż ja. Dwulatkowi się wydaje, że jeżeli ja
ja tego chcę, to ty też tego chcesz. Jeżeli ja jestem smutny, to ty też jesteś smutny. Jeżeli ja o czymś wiem, czyli wiem, że coś jest tam schowane, to ty też pewnie o tym wiesz. Natomiast u trzylatków kształtuje się już ta zdolność, żeby zobaczyć, że czyjaś perspektywa może być inna niż moja. To się dopiero rozwija. Też jak mówimy trzylatek, to pamiętajcie, że to, co ja wam opisuję, to jest raczej koniec tego trzeciego roku życia, czyli stan końcowy tego procesu, a wy możecie, mając 3 latka, powiedzmy, i 3 lata i 1 miesiąc dziecko, możecie jeszcze wielu z tych rzeczy nie obserwować i to też jest okej. Okay. Trzylatki zaczynają udawać różne postaci i mogą, może je to bardzo bawić, czyli to już jest ten wiek, kiedy mogą udawać kota, mogą udawać policjanta i to jest dla nich ciekawe. Tutaj dalej dominuje zabawa równoległa, czyli tu nie ma jeszcze takiej w pełni zabawy, do której potrzebuje dziecko drugiego rówieśnika. I tutaj też jest eksplozja wstydu, nieśmiałości, czyli może być tak, że wasze 3-letnie dziecko, z dziecka, które szło do każdego i nie bało się niczego, jest takim dzieckiem, które zaczyna się wstydzić albo zaczyna być nieśmiałe. To też tak może być i tego bym się bardzo nie obawiała. Okej. Okay. I teraz 4-latki. 4-latki mają zupełnie inną fazę niż wcześniej, bo tutaj pojawia się bardzo, bardzo dużo dyskutowania i argumentowania. 4-latki są bardzo ciekawskie, bardzo dużo chłoną, jeśli chodzi o wiedzę, więc też jeśli w kontekście przedszkola, to są też takie dzieci, które mogą wrócić do was do domu i zacząć opowiadać, co było w przedszkolu, a nie robiły tego rok wcześniej i zaczynają opowiadać takie rzeczy, których się nauczyły, czy które słyszały od nauczycieli, to 4-latek jest do tego bardziej skłonny niż 2- czy 3-latek. I może być tak, że 4-latek zaczyna wprowadzać dużo zasad do zabawy. Zwłaszcza taki 4-latek przedszkolny, który wie, że czegoś się tutaj nie kładzie, tak się z tego nie korzysta, może mieć taką tendencję, jeśli ma młodsze rodzeństwo, to może zacząć mówić, że to nie powinno tu leżeć, albo ten klocek tu nie powinien być, to powinno być połączone z czymś innym, teraz jest moja kolej, ty będziesz za chwilę i to może być z takim dużym zniecierpliwieniem. I 4-latki zaczynają mieć też poczucie humoru, czyli dużo rzeczy zaczynają robić śmiejąc się z tego, mając już takie poczucie humoru, takie jak my je rozumiemy. Tu się też pojawiają pierwsze przyjaźnie, czyli 4-latki już wiedzą, kogo chcą, nie chcą zaprosić na urodziny, z kim chcą, nie chcą się bawić, kogo chcą, nie chcą zaprosić do domu. To jest taki wiek, w którym się najczęściej to pojawia. I agresja zaczyna przyjmować postać werbalną. Czyli dzieci trochę mniej biją, to nie znaczy, że w ogóle nigdy się nie biją, bo to się dalej może zdarzać, ale coraz częściej, jak sobie dogryzają, czy jak chcą komuś sprawić przykrość, to używają do tego słów. Tu jest takie koronne i dlatego podałam to jako przykład. Jesteś głupi. To jest coś, co prawie każdy 4-latek chociaż raz usłyszał od swoich kolegów i na bank przyniósł wam do domu. To jest taka typowa ewolucja agresji od takiej fizycznej do takiej słownej. To jest bardzo normalne. Jeśli macie takie 4-latki, może tak być. Bardzo rozwojowe. Okej. Po 4-latkach pogadajmy sobie o 5-latkach. Wasz 5-latek dalej ma tą agresję bardziej zwerbalizowaną, ale te wybuchy złości, które były takie typowe dla 2-latka, dla 4,5-latka, teraz jest coraz więcej negocjacji, czyli ja zrobię to, ty zrobisz tamto, zróbmy to inaczej. Pojawia się ta zdolność do negocjacji, ona się bardziej uwidocznia 5-5,5-latkom. Zabawy się robią tematyczne, pojawia się więcej udawania, czyli może być bardzo rozwinięta zabawa w udawanie rodziny, w udawanie doktora. Te zabawy bardzo dominują w tym wieku. Jest dużo zainteresowania własnym ciałem, więc może się pojawić jakaś chęć zaglądania, kto co ma w majtkach. To jest zachowanie rozwojowe, tego się nie należy bać. I może się pojawić dużo obwiniania innych, kiedy coś się nie uda, zwłaszcza po wieku 5,5 lat. Bardzo to widzimy, że tam, jeżeli coś nie wychodzi i pojawia się taki spadek poczucia bezpieczeństwa, to dziecko może nam reagować obwinianiem wszystkich wokół o to, co mu nie wyszło, co się nie udało, czy z czym się nie czuje pewnie. I na koniec zostały nam 6-latki. 6-latki dalej negocjują i to bardzo dużo, ale stają się też bardzo wrażliwe na krytykę i odrzucenie społeczne, czyli 6-latki bardzo biorą do siebie, kiedy się ktoś nie chce z nimi bawić. Bardzo wrażliwe są na to, kiedy ktoś mówi, tego się tak nie robi, twój rysunek jest brzydki. Jeśli słyszą to gdzieś w przedszkolu, to mogą to bardzo wziąć do siebie i wrócić z tym do was i to może być dla was nowe. Może być też tak, że wasze dziecko zawsze tak miało, ale jeśli nie miało, może być tak, że pojawi się to teraz. Potrafi przyjmować bardzo zaawansowane role w zabawie i ta zabawa potrafi być bardzo rozbudowana i też bardzo abstrakcyjna i zaczyna się porównywać z innymi i patrzeć na siebie z perspektywy ja jako część grupy.
To jest rzeczywiście taki wiek, w którym dzieci w przedszkolach bardzo dużo czasu spędzają bawiąc się razem. I teraz jak sobie porównacie, chciałabym, żebyście sobie porównali takiego trzylatka i sześciolatka po tym, co wam powiedziałam i zobaczyli, że to są bardzo różne dzieci. I ten rozwój społeczny, on się ani nie zadział w jeden dzień, on się ani nie zadział w ciągu pół roku, ani się nie zadział tak naprawdę od samego pójścia do przedszkola i to chciałabym wam pokazać. Czasami spotykam się z tym, że ktoś wam argumentuje, że moje dziecko w przedszkolu stało się takie i takie. Ja do końca nigdy nie wiem, czy to by się stało bez przedszkola, czy nie, bo nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Część rzeczy, których dzieci się uczą, i to dotyczy i tych rzeczy społecznych, i rzeczy poznawczych, nauczyłyby się też w domu. Więc chciałabym, żebyście wzięli sobie na to poprawkę, jak ktoś argumentuje, że moje dziecko dzięki przedszkolu nauczyło się w ogóle witać, nauczyło się przepraszać, nauczyło się dzielić. Nie jest powiedziane, że nie nauczyłoby się tego w domu i że wasze dziecko będąc w domu się tego nie uczy. Chciałabym wam też, daję wam też ten taki horyzont trzyletni, żebyście zobaczyli, że nawet gdyby te przedszkola były zamknięte przez najbliższe pół roku, to wasze dziecko ma mnóstwo czasu do tego, żeby różne rzeczy społeczne wypracować. I to nie jest tak, że jeżeli ucieka nam miesiąc z powodu choroby, ucieka nam pół roku, to ten rozwój społeczny się zatrzymał i on się nie dzieje. On się dzieje cały czas, bo on zależy też trochę od tych funkcji mózgu, które się wytwarzają przy okazji robienia różnych innych rzeczy, niekoniecznie związanych z zabawą z rówieśnikami. Więc tutaj wzięłabym bardzo dużą poprawkę na to, że to jest długi proces i że wy też jesteście uczestnikami tego procesu, czyli z wami wasze dzieci też się socjalizują. Wasze dzieci rozwijają sobie tą zdolność negocjacji. Pewnie jak czytali, słyszeliście część z tego, co powiedziałam, to wam się od razu przypomniało, jak wasze dzieci z wami rozmawiają i co wam mówią. I może tak być, że pomyśleliście sobie, o rany, rzeczywiście zaczął ze mną negocjować, albo rzeczywiście ostatnio, jak się złości, to mnie bije. A ma 2 lata na przykład, albo 3, to rzeczywiście może być tak, że wasze dziecko ćwiczy sobie te umiejętności społeczne w tej sekundzie z wami i ono to robi również nie chodząc do przedszkola, czy chodząc, nie chodząc, to się nakłada. To nie jest tylko wpływ z jednego miejsca. Okej, i teraz tak, co z rozwojem poznawczym, czyli co z przygotowaniem, tu nam się wszystko nie wyświetla, to zostawimy. Czy ten rozwój poznawczy jest jakoś bardzo zależny od przedszkola? Powiem, to zależy. To zależy od tego, w jakim środowisku dziecko się wychowuje i to zależy też od tego, co my rozumiemy jako zdolności, które są wymagane do szkoły. Dzieci się przede wszystkim uczą cały czas. Ten proces nauki nie jest ograniczony tylko do tego, kiedy ktoś siada na dywanie, robi krąg i o czymś opowiada. To jest proces, który ma miejsce przez całe życie dziecka, kiedy ono się bawi, kiedy się nudzi, jest to ogromnie taki uczący dzieci czas. I ta stymulacja nie musi być taka typowo szkolna. Jeżeli chodzi o to takie najsłynniejszy argument, czyli naukę pisania, to pamiętajcie o tym, bo czasem się zdarza, że ktoś, kto pracuje w przedszkolu, zapomina, że to nie musi być nauka czysto związana z kolorowaniem i robieniem szlaczków, ale takie najbardziej podstawowe przygotowanie do trzymania potem narzędzia pisarskiego to jest to, co robi dziecko w obrębie dłoni. Czyli wszystkie manipulacje dłońmi, jeżeli będziecie naszywać guziki na coś, to też jest przygotowanie tak naprawdę motoryki małej, rozwój motoryki małej, który pomaga waszemu dziecku później pisać. Jeżeli robicie coś z dzieckiem, co wymaga skupienia, na przykład sklejacie jakiś model samolotu, robicie jakąś pracę, która wymaga skupienia, robicie coś, co wymaga dużej precyzji, wasze dziecko robi to z wami, to ono też ćwiczy sobie uwagę, która jest potem konieczna do tego, żeby się skupić na jakiejkolwiek lekcji. Czyli ten proces uczenia nie jest ograniczony tylko i wyłącznie do tego, co robią nauczyciele w przedszkolu i to nie będzie tak, że jeżeli wasze dziecko nie będzie robiło tych wszystkich rzeczy, które zazwyczaj przedszkole proponuje, to ono wejdzie do szkoły kompletnie nieprzygotowane. Weźcie proszę poprawkę na to, że przedszkola teraz są bardzo popularne, ale jeżeli ktoś z was ma 30, 40, 50 lat i ogląda mnie teraz, to potrafi sobie przypomnieć przynajmniej jedną osobę czy dwie, które znał z klasy ze szkoły, które przyszły do szkoły prosto z przedszkola. Nie dysponujemy takimi danymi, które by nam pokazywały, że ten brak przedszkola sprawia, że szkoła nie wychodzi w ogóle. Natomiast mamy takie dane, które wskazują, że jeżeli dziecko jest w takim zubożałym stymulacyjnie środowisku, czyli ma bardzo niewiele stymulacji, bardzo niewiele rzeczy się dzieje, a jeżeli zwłaszcza w rodzinie jest jakaś przemoc, to takie dzieci są rzeczywiście w szkole trochę do tyłu za innymi.
Ale to nie wynikało z samego braku przedszkola, tylko wynikało bardziej z tego, że w takim środowisku mniej dba się o rozwój dzieci w ogóle i mniej się pojawia okazji do tego, żeby o coś dziecku opowiadać, żeby z dzieckiem posiedzieć. Jeżeli rodzice są na przykład prawie cały dzień w pracy, dziecko bardzo mało może z nimi przebywać, to oczywiście oni nie będą z dzieckiem lepić samolotów, czy nie będą kleić z plasteliny. Jeżeli jest bardzo dużo stresu, jeżeli jest alkoholizm, to takie dziecko bardzo może zyskać poznawczo na tym, że jest w przedszkolu. Więc ten rozwój poznawczy w dużej mierze zależy od tego, co dziecko otacza na co dzień. Bardzo taką dla dzieci stymulującą rzeczą jest kontakt ze świeżym powietrzem i z naturą. To jest coś, czego robimy bardzo niewiele i tego nie zastąpi bardzo niewiele w porównaniu do tego, co kiedyś. I tego, kochani, nie zastępuje żaden program edukacyjny. Możecie puszczać różne programy o uczeniu się dzieciom, ale one nie zastąpią tego, żeby pójść na spacer, żeby czegoś dotknąć, zobaczyć, żeby być w kontakcie z naturą. To jest coś takiego, z czego uczyliśmy się od zawsze i dużo czerpaliśmy. I dużo procesów takich, które są potem potrzebne do efektywnej nauki, wykształca nam się w kontakcie z przyrodą. To też jest coś, o czym nie powinniśmy zapominać, że przedszkole nie załatwia wszystkiego. I teraz tak, dzieci nie muszą się w ogóle uczyć w wieku od razu od trzeciego roku życia w sposób sformalizowany. Jest taki argument, który się często pojawia i prawdę mówiąc bardzo go nie lubię. Taki argument, że jeżeli dzisiaj czegoś nie zrobi, to za 2 lata, 4 lata nie będzie tego potrafił. Słyszę taki argument czasami, że jeżeli dzieci nie będą siedziały na kręgu przez 40 minut w skupieniu mając 3 lata, to jak one sobie poradzą na 45-minutowej lekcji mając 7 lat? Ja bardzo bym chciała, żebyśmy pamiętali, że do niektórych rzeczy potrzebny jest czas i wiek. To znaczy, jak mamy 2-miesięczne dziecko, to byłoby bardzo nierozsądne się zastanawiać, czy ono nie będzie chodziło, bo nie chodzi teraz. My wiemy, że te struktury kostno-mięśniowe muszą się rozwinąć, żeby dziecko mogło chodzić i wiemy, że musi się zadziać kilka rzeczy przejściowych, typu raczkowanie, pełzanie, żeby ono mogło chodzić. Więc w taki sam sposób powinniśmy myśleć o każdym innym rozwoju naszego dziecka i tym poznawczym też. To, że uwaga, 3-latka nie pozwala mu teraz na to, żeby on przesiedział 40 minut, to jeszcze nie przesądza o tym, że nie będzie siedział w ławce mając lat 7. Mając lat 7 będzie zupełnie innym człowiekiem niż mając lat 3. Będzie miał więcej narzędzi do tego, żeby sobie poradzić, będzie miał zupełnie inną być może motywację niż w tej chwili i będzie być może na innym etapie, na którym będzie go bardziej interesowała wiedza taka akademicka niż rzeczywiście bieganie po sali z ulubionym kolegą. Więc chciałabym, żebyście wzięli sobie poprawkę na to, że to jest znowu jakiś proces i żeby nie osądzać go od samego początku i też pamiętać o tym, że w tej edukacji przedszkolnej jest bardzo ważny luz, taki luz, który pozwala powiedzieć, dobra, 3-latek nie musi tego umieć. 3-latek ma jeszcze czas. Ja o ten luz też zawsze proszę nauczycieli, żeby pamiętali, że jak dzieci nie chcą siedzieć na tej lekcji, którą oni sobie zaplanowali, że zrobią, to też niekoniecznie jest o tym, że ta lekcja jest nudna, chociaż jasne, warto się temu przyjrzeć, bo temu się zawsze warto przyglądać, ale to może być o tym, że po prostu 3-latek nie potrafi się jeszcze na tym skupić, ale już 4-latek bardzo, albo że to nie jest temat tego dziecka, który by je teraz najbardziej wciągał. Jeśli chcecie najlepszego przykładu na to, to jak ktoś ma w domu 4-latka, to będzie wiedział, że opowiadając 2-latkowi o dinozaurach w ogóle nie było tego zachwytu co teraz, a 4-latek potrafi rzeczywiście wejść w temat i interesować się nim o wiele lepiej, pamiętać go też bardziej. Więc zobaczcie, jak bardzo w ciągu 2 lat zmieniły się poznawczo wasze dzieci. One się tak samo będą rozwijać i zmieniać do tego momentu, kiedy trzeba iść do szkoły. Ja bym też powiedziała, że pewne rzeczy, które są trudne dla dzieci pierwszoklasistów, nie wynikają z tego, że dzieci czegoś nie potrafią, tylko z tego, że szkoła potrafi być bardzo, powiedziałabym, do tyłu z glottodydaktyką, czyli my wiemy, że w pewien sposób pewnych lekcji nie uda nam się przeprowadzić, ale bardzo często widzę, że próbujemy tak czy inaczej. I wtedy to nie jest o tym, że nasze dziecko jest nieprzygotowane, tylko o tym, że bardzo trudno jest 7-latka przygotować do czegoś takiego. Zawsze też pamiętajcie, jeżeli posyłacie dziecko do szkoły, które nie chodziło do przedszkola, że powinniście wziąć pod uwagę, że nie jesteście w stanie stwierdzić do końca, jak byłoby mu w szkole, gdyby chodziło do przedszkola, dlatego że to zależy również od tego, o czym powiedziałam na początku, czyli na przykład od temperamentu, od zdolności, od tego, z czym dziecko się boryka fizycznie, czyli na przykład od integracji odruchów, czy od integracji sensorycznej czasami, że są takie rzeczy, które utrudniają dzieciom bycie w sformalizowanej edukacji, i bywa tak, że i przedszkole by ich nie rozwiązało.
mogłoby być może w pewnym sensie pomóc, ale musicie wziąć też poprawkę na to, że do końca nigdy nie wiecie, czy rozwiązałoby wasz problem w 100%. Więc mówienie, jeżeli ktoś wam mówi, że to był błąd, że nie poszedł, do końca tego nie wiecie. Ja się często też spotykam z tym, że rodzice, którzy nie posyłają dzieci do przedszkola, to robią to dlatego, że już obserwują u dzieci różne trudności, które wskazują na to, że nie będzie im sformalizowanej edukacji dobrze. I to nie jest wtedy tak, że ta wybór edukacji sprawił, że dziecko jest takie, ale rodzice, rozpoznając, jakie mają dziecko, mogli wybrać mu inną ścieżkę edukacji. Tak też się zdarza. Okej. Podsumuję wam teraz to, co powiedziałam, bo mamy to koronne pytanie zadane i chciałabym, żebyście wyszli z solidną odpowiedzią. Więc czy przedszkole jest niezbędne? Znów to zależy od tego, w jakim macie otoczeniu dziecko, jakie jest wasze dziecko. Taka najlepsza odpowiedź, jaką mam na to pytanie, to jest takie, że do przedszkola puścić można, ale absolutnie nie trzeba. Nie jest to konieczne i chciałabym, żeby to bardzo wybrzmiało, żeby wszystkie dzieci chodziły do przedszkola i żeby wszystkie chodziły od trzeciego roku życia. Jeżeli macie takie dziecko, z którym widzicie, że mu bardzo trudno, na przykład trudno mu z rozstaniem i to nie jest być może jego moment, to czasami już pół roku robi ogromną różnicę pomiędzy nie chce chodzić, zapiera się rękami, nogami przy drzwiach, a idzie z chęcią. Więc może tak być, że poślecie dziecko nawet z rocznym opóźnieniem do szkoły, do przedszkola, czy z półtora rocznym i nic kompletnie się nie stanie. Ja też chciałam wam powiedzieć na zakończenie o czymś takim, czym jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Ja zachęcam każdego rodzica, żeby ją sobie przeczytał. To nie jest taka podstawa programowa, jaką my znamy ze szkoły, która precyzuje, jaki temat ma być omawiany w danym tygodniu, że jeżeli wasze dzieci nie będą tego dnia, czy w tym tygodniu, czy w tym miesiącu w przedszkolu, to się tego nie dowiedzą. Ona jest bardzo ogólnie sformułowana z celami edukacyjnymi na cały cykl nauki, więc myślę sobie, że większość z tego, co jest w tej podstawie programowej, dzieci po prostu doświadczają będąc z wami, bo przecież rozmawiacie ze swoimi dziećmi, że jest wiosna, rozmawiacie o tym, że jest poniedziałek, rozmawiacie o tym, która jest godzina, bo to się pojawia i to są rzeczy, które wy też jesteście w stanie zrobić. Pamiętajcie też o tym, żeby robić zawsze najkorzystniej tak, jak jest dobrze dla was wszystkich. Tutaj Ewa pisze, przeczytałam podstawę, okazało się, że mój czterolatek już wszystko umie. Wcale mnie to nie dziwi. Bardzo często to słyszę, że w tej podstawie nie ma nic takiego, czego się tam spodziewałam czy spodziewałem, a ta podstawa jest czymś takim, co się często w dyskusji pojawia. Pamiętajcie, żeby robić, wracając do tego, co zaczęłam mówić, o tym, jak najlepiej dla swoich dzieci. Znacie swoje dzieci najlepiej, znacie ich możliwości, znacie ich potrzeby. Jeżeli jesteście uważni na to, co mówią, uważni na to, czego potrzebują, to myślę, że nie popełnicie tutaj błędu. I chciałabym wam powiedzieć, nie ma jednej drogi lepszej od drugiej. Nie mogę wam powiedzieć, że bez przedszkola jest lepiej, bo to zależy od waszego dziecka, od was, od wszystkiego wokół. Nie mogę wam powiedzieć, że z przedszkolem jest lepiej. Nie ma po prostu takiej reguły. Więc chciałabym, żebyście zaufali trochę sobie, przyjrzeli się temu, czy wasze dziecko ma kontakty z innymi dziećmi w różnym wieku, bo każdy z tych kontaktów jest cenny, czy ma kontakty po prostu z innymi dziećmi, czy może się z nimi swobodnie bawić, bo ta zabawa jest tak naprawdę podstawą ich rozwoju. Patrzę jeszcze na komentarze, czy o coś chcecie zapytać. Jeśli tak, to jest teraz taki moment, że warto. Ania pisze, moja córka była pół roku, to był stracony czas dla nas obu. Już 4 miesiące pracujemy nad powrotem do równowagi emocjonalnej. Złe nawyki nadal dają znać, na przykład przyzywanie dzieci w złości lub grożenie palcem. Tak się, kochani, zdarza, że z przedszkola dzieci wynoszą bardzo różne rzeczy, więc rozumiem tych z was, którzy w tym momencie dokonali innego wyboru. Dobra. Kochani, z mojej strony to wszystko. Ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Będzie dostępny, będzie sobie można odsłuchać. Będzie też dostępny na YouTubie, jeżeli ktoś z jakichś powodów woli tam niż tutaj. A ja wam dziękuję w takim razie. Życzę wam miłego wieczoru.